Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, oczywiście to jest Stalker, to jest Zona. Idę już teraz na wysypisko. Natomiast tak, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że ktoś z was powiedział, iż tam jest jakiś artefakt. Byłem tam, gdzie były zombiaki w tym i naprawdę nie mogę znaleźć tam żadnego artefaktu. Jeżeli miałbyś ochotę, to napisz mi dokładnie, gdzie ten artefakt jest, bo naprawdę zszukałem się i tylko straciłem czas przed chwilą. Okej, to jest ostatnia lokacja, którą zamierzam zwiedzić. Będę używał teraz makarona. Po strzale w głowę padają. Tak jest. Jak w głowę się trafi, to jest ok. Zobaczymy, czy będą miały oczy. Niestety nie. Niestety coś, kurczę, nie mają. Te domki... Kurde, poprzednio jak tu byłem, to... Okej, to jest trup. Jest tak pochmurno, bardzo lubię, tak jest taka słoneczna pogoda, to jest troszeczkę dziwnie wygląda. Okej, zamierzam oczywiście te domki tutaj przeczesać. To było zawsze dla mnie najfajniejsze, w ogóle zawsze w każdej grze. Takie właśnie chodzenie. W Falloutie to samo. Nawet znalezienie czegokolwiek w jakimś miejscu, to była fajna nagroda. O, kibelek. Ja już tu oczywiście byłem wszędzie. Dziwny ten kibelek był. Natomiast... Wtedy chyba zginąłem. I kurczę... O kurde, a to co? A co to ma być? A kto ty jesteś? O ty mendo, ty! Nie no, kurde, zobaczcie, co to jest, jakiś skrzat. Ale wolny. Ty nie groźny. Aczkolwiek skurczybyk wytrzymały, no. Co to było? Takiego czegoś to na 100% nie pamiętam. Wyglądał jak ten mały. Mapa. O, nic tu ciekawego gościu nie miał. O, jest chlebek i jest puszeczka. Ona się zawsze przyda. A jednak warto było tutaj przyjść. O. Jest bandaż. Tutaj kimonko. Trochę dziwnie to rozwiązali. Nikt by tutaj nie spał, bo przecież tu szyby nie ma, kurde. Lubię, jak twórcy gier myślą. Niestety czasami jest z tym kiepsko. No, nikt by sobie przy takim z wybitymi szybami oknie nie położył takiego siennika, materaca, jakkolwiek to tam zwał. Dobra, latarki jeszcze troszkę mam, z tego co widzę. Mam dużo baterii, także tam nie muszę aż tak oszczędzać. Dobra, no w tym domku było coś ciekawego. Tu jest jakiś grób, zazwyczaj... Zazwyczaj w takich miejscach lubi coś być. Dobra, został ten domek i jedziemy na wysypisko. Jest puszka. A tu? Uwaga. Nic nie ma. Szkoda. Okej, tu nic nie ma. Tu jest jakaś piwniczka. Nie wiem, czy ja czasem nie przeszedłem tą piwniczką wtedy. Wejdźmy tu. No nic nie ma. Dobra.
Czyli teraz już idziemy na wysypisko. Ktoś tam z was napisał, że dłużyzna straszliwa jest. Kiedy ja właśnie przechodzę z lokacji do lokacji i żebym coś opowiedział. Jakieś dziwne przeskoki się zrobiły. Znacznie napromieniowany ten. Dobra. Tutaj są jacyś goście? O kurde. A kto to jest? Nie no, chłopaki gęsiego tak ładnie. Dobra, zostawię was w spokoju. Słuchajcie. No i właśnie ktoś napisał, żebym coś tam opowiedział. To tak sobie pomyślałem, że może możemy sobie pogadać o broni, która tutaj w ogóle jest. Pierwszy pistolet, który dostajemy, to Makarow. I to jest dosyć ciekawa historia pana Makarowa, a właściwie również pana Kałasznikowa. Widzicie? Makarow to był... Co kurka wodna? Lecą szczury! Co za dziadostwo? Kurka, spieprzam. No ładnie. Jakby tak razy... O, jest ogon. Kurde, to lata sobie gdzie chce. Ty nic nie dałeś. Co to w ogóle jest? Zbliża się emisja. Ja pieprzę! Gdzie jest jakieś miejsce? Schronienie przed emisją. Za 30 sekund. Oż w mordę jeża. Czy ja dobrze lecę? Tak. Kurka wodna, emisja. 17 sekund. Co, tu? Nie. O w mordę, nie zdążę. 5. Przeskakuj to! 1! O ja! O kurka wodna! No to było niezłe! No to było niezłe! Te szczury za mną tu przyleciały, zobaczcie. Dobra, tego pistoletu jakieś amunicja. Oj, mam dużo. Dobra, jest emisja, słuchajcie. Jestem przekonany, czy w jedynce w ogóle były emisje. Chyba nie było ich. Zaraz się mi latarka przeszła. Następny. Dobra, bateria. Może zabiją tego gościa, to jakieś rzeczy po nim zostaną.
chyba już po. Chyba już po. Ale to był fuks! Ja pieprzę. Jeszcze praca? Dobra, emisja się zakończyła, mogę wyjść na zewnątrz, jest bezpiecznie. Zarypały tego gościa. Te szczury. I dobrze. O, aż zapiszę. Proszę bardzo, kolejnego zarypały. Taka trochę hiena cmentarza. Dobra, robię dzidę na to wysypisko. Dobra, słuchajcie, o co w ogóle mi chodziło? Aż czy znowu lecą? A, bo to jest to miejsce, w którym oni pewnie one atakują. Dalej nie przejdą. No i dobrze. Słuchajcie, o co chodzi z Makarowem? Kiedy wojna się kończyła, Rosjanie potrzebowali jakiejś tam broni. Zresztą z Kałachami było tak samo. Potrzeba matką wynalazku, kurczę. No i co się stało? Znalazł się pan Makarow, który wystartował w jakimś takim konkursie, podobno, no i wygrał. Od tego czasu cała armia praktycznie i milicja są psy. Zostały uzbrojone w te właśnie pistolety. Stalkerze, jesteś na terytorium wojska. Dobra, wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi, mam nie schodzić z drogi. No i mamy do czynienia naprawdę z bardzo, bardzo powszechnym pistoletem. Jeżeli chodzi o Kałasznikowa, mam bardzo, bardzo powszechny karabin. A to co? Dobra, lecimy dalej. Problem polega na tym, że ci ludzie, zarówno Makarow, jak Kałasznikow, tak naprawdę klepali całe życie biedę. Wyobrażacie to sobie? Na przykład... coś tu jakieś promieniowanie jest. Na przykład, jeżeli to samo stałoby się na zachodzie, jeżeli ktoś by wynalazł takiego kałacha, z którego uzbrojone by było, nie wiem, połowa świata, to by był po prostu, nie wiem, miliarderem, albo przynajmniej milionerem. Strasznie promienieje ten autobus. Dobra, przechodzimy dalej. Niestety na wschodzie było zupełnie, zupełnie inaczej. Obejrzyjcie sobie w internecie jakiekolwiek wywiady z tymi ludźmi. Często są to wywiady przeprowadzane u nich w domu i zobaczcie jak mieszkają. To są naprawdę zwyczajni ludzie, tacy emeryci powiedzmy. Tymczasem obejrzyjcie sobie jak mieszkają tacy sami ludzie, na zachodzie. Dobra, teraz to się zamotałem. Dobra, słuchajcie. Jesteśmy na wysypisku. Mnóstwo terenów do zwiedzania, mnóstwo rzeczy do pewnie znalezienia. Oj, mało amunicji do tej strzelby. Mało. Na te pieski straciłem. Jednak amunicja tutaj jest na wagę złota. Tutaj zobaczę o co chodzi. O w mordę. O w mordę.
opieprzać. Już. Tego mam pod dostatkiem. Dobra, może po prostu przebiegnę to. Zaoferuj pomoc biesowi. Strzał snajperski. Dostał. Właśnie słaby jest ten pistolet. A niby się uzbroiła cała Rosja w niego. No, Rosja. Cały Związek Radziecki. Nie mówiąc już o produkcji amunicji. No kurczę, tu jest sporo. Dobra, gdzie jest ten pies? Tutaj. Dobra, zobaczymy co on chce. Tu jest mnóstwo rzeczy do znalezienia pewnie. Czy dałoby się tam wejść? Natomiast słuchajcie, ja nie będę tego szukał nagrywając materiał, tylko sam sobie pomyszkuję, bo to by było straszliwie nudne dla was. Cóż ty chcesz ode mnie? Dostałem wiadomość od ciebie. W czym problem? Zadanie wykonane. Powiedz na prośbę. Co z... tego snajpera. Na moście przed nami usadowił się snajper i strzela do każdego, kto przechodzi w pobliżu. Skurczybyk jest dobry, nie pudłuje. Jak to co? Strzelić mu łeb po prostu. Cały myk w tym, żeby mieć odpowiednią armatę i zająć dobrą pozycję. W domu w wiosce jest kałach. Jeżeli zakradniesz się tak, żeby osłaniał cię złą, powinno ci się udać zająć dobrą pozycję do odstrzelenia tego zasrańca. Dobra. Przepuścisz tu? Nie. Chcesz pohandlować? Amunicję masz może coś? Nie masz. Dobra, trudno. Spójrzmy na mapę. Jesteśmy w nowej lokalizacji. I jak to wygląda? Tu są jakieś śmieci, tu jest coś do fabryki. Tu jest AK-74, a tutaj jest snajper, czyli trzeba przemknąć tutaj za tym złomem, za tymi górami śmieci, żeby go ustrzelić. Dobra. Ta broń będzie nam potrzebna. Ile mam? 6 i 2, czyli 8. Tutaj ciekawe, czy można przejść. Chyba nie. Tutaj jest też anomalia. Ciekawe, czy będzie promieniowanie. Jest. O, już słyszę. Dobra, nie wchodzę tam. Tam? Gościa widać stąd? Nie, to jest daleko. Dobra, tutaj sobie przejdę. Tu po tych płytach mogę na dół zejść. Coś jest. Są jacyś goście. Ciekawe, czy jak się zakradnę. Przeżywa coś. Migała mi kropka. Zajdę ich od tyłu. Tam chyba są jakoś. Albo że tutaj anomalia mi. Dobra. Tędy mam tam iść. Uwaga. Tu
pulsa. Dwóch gości siedzi. Zmienia amunicję. Tylko tą mogę walić. Kurde, myślałem, że tamtą też będę mógł walić. Ale porażka. Dobra, spróbujemy. Dwóch siedzi. Mógłbym granatem. Pięknie dostał. Skurczybyk, no! Lecą tu? Kurde, zniknęli nagle. Kurde, gdzie się podzieli? Ten pięknie dostał. Nie mam za dużo amunicji. Jak uciekli, to ciekawe gdzie. Nie chciałbym tutaj się podpalić o tą beczkę. Nie wiem, czy to anomalia, czy jest anomalia. Czy tu może jakiś artefakt był? Kiedyś jakoś się łatwo tu szukało tych artefaktów, teraz? Dobra. Zaraz, zaraz, dwóch jest! Broń, dobra. Idę zabić tego snajpera. Wydawało mi się, że trzech ich jest, ale może moje stare oczy... Czyli ten jeden się wykrwawił najzwyczajniej w świecie. To też jest, słuchajcie, w Stalkerze bardzo fajne. Później tutaj przemyszkuję sobie ten wagon. Mogą tu być jakieś ciekawe rzeczy. A tymczasem idę strącić tego snajpera. Dobra. Nie mam za dużo amunicji, no rzeczywiście niepotrzebnie. Chociaż teraz mam dwie strzelby, to mógłbym zwykłym śrutem załadować. To jest fantastyczny pomysł. Tak jest. Teraz mogę sobie tym załadować. A to sobie schować troszeczkę. O. Niech tak będzie.
idzie. I teraz pieskin jest niegroźny. Myślałem, że tamta będzie do zadań specjalnych. Oj, oj, oj. Tu już. Okej, są jakieś domki. Ktoś tam strzela. Dobra. Jestem już blisko, gdzie ten kałach. Już i tak odcinek chyba trwa zbyt długo. Jest tam gościu, to już widzę. Jest, pięknie. Nie będziemy się mu pokazywać. Tu jest dom. Problem w tym, że kiedyś tu byłem. O! Bandaże w kibelku. Byłem kiedyś tutaj i niestety tego kałacha nie było. Zobaczmy, jak będzie teraz. Tu są skrzyneczki, to jeszcze, wybaczcie, nie mogę się oprzeć. Puszka była, no dobra i to. Jest. Dobra, 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 dobra. Tu. No brakuje tutaj otwieranych szafek, jakichś sejfów, tego typu rzeczy. Tego brakuje, dobrze przyznać. Czy tutaj coś jest? Nic nie ma. Tu nic. O, jest! Kurczę, no. A to co? Zajmij się snajperem tym. Tylko, że do rozwalenia snajpera, a on widzę ma z lunetą, bardzo ciekawy karabinek, to do rozwalenia snajpera to ja mam inną broń, moi drodzy. Dobra, czyli tym razem jest. Czasami jest, czasami nie ma. Tutaj powinno być, no właśnie. I tutaj schowek jest pusty. A ja teraz muszę sobie wypracować dobrą pozycję strzelecką, która będzie oczywiście tutaj. Wiadro. Tak. A, nic nie ma. Dobra. Proszę bardzo, kurczał. Kurteczka. Lepsza od mojego na 100%. A no teraz to kurde, jak gościuwa wygląda. Dobra, i na koniec tego zrobię użytek oczywiście. Zawsze zapominam latarkę zgasić. Uwaga! To musi być jeden strzał, maksymalnie dwa. Co taki winkiel to jest? Ucieka. Jest. Odbierz swoją nagrodę. Niestety. O!